tak jak powiedziałaś, mąż jest trzeci raz dziesiątce z rzędu, czyli rozumiem, że liczycie w rodzinie te tytuły, te wyróżnienia. Tak, ja je liczę, ponieważ my zbieramy, znaczy ja zbieram Tomka nagrody i staram się je eksponować, bo myślę, że o takich nagrodach należy pamiętać, że znaczy w życiu każdego sportowca to jest takie nagrody, to jest ogromne wyróżnienie, więc staramy się to kolekcjonować, bo będzie co wspominać w przyszłości. Zostają, po latach zostają medale i statuetki tak naprawdę. Tak, tak naprawdę i cudowne wspomnienia, bo takie gale zostają w pamięci. Naprawdę to jest coś niesamowitego dla każdego sportowca. Ja bardzo się cieszę, że mogłam odebrać za Tomka to wyróżnienie. Chociaż na pewno on by więcej tutaj powiedział, jeżeli chodzi do publiczności, ale ja tak krótko starałam się, ale no mam nadzieję, że kiedyś będzie taki czas, że on sam odbierze tą nagrodę. No coś jednak powiedział, powiedzmy w cudzysłowie, za pomocą łączy satelitarnych, powiedział, że był zaskoczony kolejną obecnością tej dziesiątce plebiscytowej. To znaczy ja myślę, że tak, był zaskoczony ze względu na to, znaczy byliśmy zaskoczeni już trzeci raz w kolejnym roku, ponieważ... Bo konkurencja w drużynie jest przede wszystkim duża. To znaczy nie tylko w drużynie, jest naprawdę wielu sportowców w województwie świętokrzyskim i każdy zasługuje na ogromne wyróżnienia, a to, że się Tomek znalazł w dziesiątce, to jest super sprawa. Tomek już trzeci raz w dziesiątce, a kiedy piłkarka ręczna KSS-u będzie? Oj, to już nie do mnie pytanie, ale... A do kogo? No, myślę, że tutaj popularność naszej dyscypliny ciągle rośnie i mam nadzieję, że kiedyś wzrośnie na tyle, że kibice będą głosować i na dziewczyny. Dziękuję bardzo.